Cześć! Osoby, które zamierzają kupić kolejny samochód, używany jak większość z nas, coraz częściej zastanawiać się, czy może by tak kupić hybrydę albo elektryka. No i oczywiście od razu pojawia się pierwsza myśl, taka obawa, a co z baterią, jak się zepsuje? Dziś zamierzam skupić się na bateriach hybryd klasycznych, głównie Toyoty, akurat z takimi miałem i mam do czynienia, no i takich hybryd jest najwięcej na rynku. Jeżeli myślicie o innej marce, no to też warto obejrzeć ten filmik, bo to sytuacja wygląda podobnie. Przechodzę do sedna. Trwałości i kosztów baterii w hybrydach absolutnie nie należy się obawiać. Mam już drugą Toyotę hybrydową, eksploatowaną intensywnie w przeszłości i obecnie i ani w tej poprzedniej, ani w tej obecnej nie musiałem wymieniać baterii. Jak szybko zużywają się baterie w hybrydach? Baterie przewidziane są w zasadzie na cały okres użytkowania pojazdu. Gwarancja zazwyczaj obejmuje 5 lat i 100 tysięcy km przebiegu. Można ją przedłużyć do 10 lat, jeżdżąc do Toyoty co 15 tysięcy km na przegląd i płacąc kilka stówek. Ja z tego nie korzystałem nigdy, no ale to każdy musi rozważyć po swojemu. Ale mimo, że trwałość baterii przewidziana jest na cały okres użytkowania pojazdu, to wytrzymałość ich jest jednak różna. Czasami jest to 200 tysięcy km, czasami pół miliona, a zdarzają się przypadki, że i ponad milion kilometrów przejeżdża samochód na jednej baterii. Kiedyś był taki artykuł w prasie o taksówkarzu z Wiednia, który przejechał Priusem ponad milion kilometrów na pierwszej baterii. Także jest to możliwe. Z czego wynika taka rozbieżność trwałości baterii? Na zmniejszenie trwałości baterii wpływają przede wszystkim dwa czynniki. Pierwszy to długotrwały postój pojazdu, kilkutygodniowy, wręcz kilkumiesięczny, z minimalnym bądź maksymalnym poziomem naładowania baterii. Czyli wniosek taki, że samochód powinien być regularnie używany. Wtedy jest wszystko ok. Drugi to przegrzanie baterii spowodowane nieczyszczeniem wentylatora chłodzącego baterię lub i ostra jazda. Kolejny czynnik to jest oczywiście po prostu zużycie baterii, długotrwałe użytkowanie. Wiadomo, duża ilość cykli rozładowań i ładowań powoduje jednak degradację baterii. No i ostatni czynnik na końcu, bo to bardzo rzadkie przypadki, to po prostu jakieś wady fabryczne, które wychodzą jednak w okresie gwarancji lub jakieś awarie innych podzespołów wpływające na kondycję baterii. Kupując używany samochód, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy były długotrwałe postoje. No, zbyt mały przebieg może tu być podejrzany, ale nie musi. Jeżeli chodzi o przegrzanie baterii, to należy uważać na samochody sprowadzane z ciepłych krajów, takich jak Włochy, Hiszpania, Francja, Grecja, zwłaszcza flotowe, gdzie nikt nie dbał o czyszczenie wentylatora baterii, no i te samochody były piłowane. Nie powiem, że takich samochodów należy unikać, no ale należy się z tym liczyć, kupując z takiego rynku, że może być ewentualnie bateria do wymiany, można negocjować ceny, tak mi się wydaje. Każdemu, kto kupuje używaną hybrydę, zwłaszcza z niepewnym przebiegiem, proponuję jednak od razu wyczyścić ten wentylator baterii. Można to zrobić samemu, nie trzeba tu mieć jakichś specjalnych wielkich uzdolnień technicznych, albo zlecić to po prostu komuś. Kupując samochód z dużym przebiegiem, typu tam 400-500 tysięcy, oczywiście też należy liczyć się z ewentualną wymianą i po prostu od razu zakładać, że kupuję taki samochód taniej i mam pieniądze na ewentualną wymianę baterii. Jakie są objawy mówiące o problemie? Przede wszystkim zapala się kontrolka, sprawdź układ hybrydowy. Prawie nigdy nie spowoduje to natychmiastowego unieruchomienia samochodu. Można spokojnie jeszcze parę dni pojeździć, w tym czasie poszukać właśnie jakiejś możliwości wymiany baterii. Aczkolwiek w tym czasie mogą nie działać pewne systemy bezpieczeństwa typu ABS. Jak można sprawdzić baterię, a właściwie hybrydę przed zakupem samochodu? Myślę, że to jest temat na następny film. I teraz przechodzimy do najważniejszego, czyli koszty i możliwości naprawy. Możemy oczywiście wymienić zużytą baterię na całkiem nową w ASO, no ale raczej nikt tego nie robi. To jest spory koszt, typu około 8,5 tysiąca złotych za baterię nową plus 1,5 za wymianę, plus jeszcze, żeby utrzymać gwarancję na tą baterię, trzeba jeździć na przeglądy do Toyoty.
Najczęściej wymienia się na baterie z samochodów powypadkowych, skasowanych. Koszt takiej wymiany jest różny, bo i baterie używane są w różnym stanie i po różnym przebiegu. Pojedynczy używany moduł wodorkowy spotykany w starszych hybrydach to jest wydatek rzędu 100-150 zł, a cała bateria używana od 1500 do 2500 zł plus wymiana. Na YouTubie są filmiki pokazujące samodzielną wymianę całych baterii bądź takich modułów, ale czuję się tutaj w obowiązku zniechęcać do takich samodzielnych czynności z dwóch powodów. Po pierwsze, można ulec porażeniu, poparzeniu oraz spowodować gdzieś jakieś zwarcie i pożar. A po drugie, kupując taką baterię i nie mając specjalistycznego sprzętu, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jaki jest jej stan. Można tylko sprawdzić obecne napięcie i ewentualnie rezystancję, a to troszeczkę jest za mało. I taka samodzielna wymiana nie dość, że jest niebezpieczna, to jeszcze jest loterią, bo nie wiadomo, jak długo to podziała, czy miesiąc, tydzień, czy pół roku, czy w ogóle, więc odradzam. Są już firmy specjalizujące się w regeneracji i wymianie takich baterii. Nawet jeżdżą po całej Polsce, więc wymiany mogą dokonać na miejscu u klienta. Baterie w bardzo dobrym stanie można kupić za około 5000 razem z wymianą i z dwuletnią gwarancją. Tego typu opcja jest polecana głównie osobom, które bardzo dużo jeżdżą albo już mają na tyle wyeksploatowaną baterię, że nie warto się pochylać nad tą obecną. Jeżeli samochód nie ma dużego przebiegu, a robimy niewiele kilometrów, bądź niedługo zamierzamy sprzedać samochód, możemy pokusić się o bardziej budżetową naprawę baterii. Polega ona głównie na wymianie poszczególnych modułów baterii. Zazwyczaj jest tak, że najszybciej przegrzewa się środkowa część baterii, więc wystarczy wymienić kilka modułów w środku baterii i ona będzie już przez jakiś czas jeszcze dobra. Także można pokusić się o taką budżetową regenerację baterii. Możemy też wymienić całą baterię na taką, która jest w takim względnym stanie i przebiegu. Wtedy taka budżetowa naprawa kosztuje w granicach 2 do 3,5 tysiąca złotych z gwarancją 3, 6, 12 miesięcy. Zazwyczaj firmy te regenerujące baterie sprawdzają naszą obecną baterię i same sugerują jakieś najlepsze rozwiązanie. Firm wykonujących tego typu napraw już na polskim rynku jest kilka, z tym, że doświadczenie mają różne. Należy uważać na gwarancje i różne zapisy umowy drobnym druczkiem. Może się nam wydawać, że mamy wymienioną baterię z gwarancją nawet 3-letnią, a potem się okaże, że to jest tylko gwarancja na robociznę, a już na baterię nie. Także proszę uważać w przypadku kupna na umowę i no to są jednak nasze tysiące złotych, prawda? Czy to są duże koszty? Odpowiedzcie sobie sami. Naprawiając na przykład diesla mamy podobne kwoty, jeżeli chodzi o wymianę DPF-u, turbiny, wtrysków, co tam jeszcze, dwumasy. Także coś za coś. Tam jest to, a w hybrydzie jest jedynie, można powiedzieć, bateria, tak? Zwykle jak nie interesujemy się jeszcze danym tematem, docierają do nas przy okazji różne takie sensacyjne artykuły z prasy, czy internetu, czy z telewizji, gdzie ktoś wydał jakieś straszne pieniądze na wymianę baterii. No ale zazwyczaj jest to wymiana w ASO i zazwyczaj w jakimś bogatszym kraju niż nasz. Dziennikarze piszą takie artykuły, bo to jest chwytliwe. No i potem ludzie sobie wyrabiają taki pogląd, się boją kupić hybrydy. No a to jest błąd. Zresztą niedługo nie będziemy mieli nawet specjalnie wyboru. Także pozdrawiam i do następnego filmu. Cześć!